generalnie jak jesteś przedsiębiorcą, to musisz sobie zdawać sprawę, że większość świata uważa, że nie masz racji. W startupie nie chodzi o gówniarstwo. Walcie się, ja mam zawsze rację. Jest taki, owaki. Startup to może być przedsięwzięcie 250-latków, gdyż rzadko kto jest świetnym inżynierem i jednocześnie doskonale sprzedaje. Uważam, że jeżeli ktoś, wiesz, na końcu zostaje sam, to nie jest dobrym liderem.